Witam serdecznie, surowcowe info 2 października, poniedziałek. Program zaczynamy od faktu, że w końcu zaczęto dostrzegać problem, o którym już wspominałem kilkukrotnie, ponieważ szybka elektryfikacja, zgodnie tutaj z reprezentacją operatorów sieci amerykańskich, może stwarzać ryzyko dla sieci energetycznych w całych Stanach Zjednoczonych, które realizują podwójne cele, jakim jest dekarbonizacja całego sektora i utrzymanie niezawodnych dostaw. I tutaj mamy informację, że potencjał znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości w związku z elektryfikacją sektorów transportu i ciepłownictwa jest potencjałem wymuszającym konieczność tutaj modernizacji i rozbudowy sieci energetycznej. Gordon Van Wiley, prezes i dyrektor generalny ISO New England, stwierdził, że podwojenie średniego zapotrzebowania na energię i potrojenie szczytowego zapotrzebowania zimowego w Nowej Anglii nastąpi do 2050 roku. Jest to rzecz, o której już kilkukrotnie w swoich programach wspominałem w kontekście właśnie zmiany podejścia chociażby do elektryfikacji transportu, która doprowadzi do stworzenia się nowych godzin szczytu poboru prądu ze względu właśnie na pobór związany z ładowaniem aut elektrycznych, na przykład po rozpoczęciu pracy, tudzież po jej zakończeniu, czyli prawdopodobnie będą to godziny w okolicach 9 rano i 18, 17, 18 po południu. Więc ja się absolutnie z tym zgadzam i uważam, że wręcz troszkę za późno zauważany zostaje ten problem i będzie wymagało to raczej konieczności głębszego spojrzenia na tą sytuację, być może nawet opóźnienia części elektryfikacji, choć tutaj już oczywiście producenci aut się dostosowują do wymagań i planów. Co niestety oznacza, że możemy doświadczać w perspektywie najbliższej dekady, albo trochę więcej, do częstszych wyłączeń sieci ze względu na obciążenie. A tymczasem spójrzmy sobie na materiał, jaki przygotowałem na dzisiejszy program. Przypominam także, że jest możliwość wspierania niewielką comiesięczną kwotą kanału w ramach tutaj naszej współpracy. Z góry serdecznie dziękuję i zerknijmy na rynki surowcowe. Zaczniemy jednak nie od surowców energetycznych, a od pszenicy, ponieważ mieliśmy w piątek bardzo silny, potężny wręcz zjazd tego surowca. Tutaj wyszło ze względu na to, że zbiory pszenicy, raport, który w piątek się ukazał i to była moja odpowiedź, kiedy dostawałem pytania o tym, co się wydarzyło, że mamy raport dotyczący właśnie zbiorów pszenicy w Stanach Zjednoczonych. Raport okazał się dużo lepszy niż prognozowano, ponieważ mamy tutaj zbiory na poziomie 1,812 miliarda buszli. To jest prawie 10% więcej niż rok temu, natomiast to jest więcej niż 80 milionów buszli, więcej niż poprzednie szacunki, a także sporo więcej niż 1,729 milionów buszli prognozowanych przez analityków. Także zapasy są odrobinkę więcej niż, odrobinę wyższe niż rok wcześniej, co tutaj pokazuje nam pewną zmianę, natomiast może to też oczywiście nam odrobinkę zmienić sytuację w kontekście naszych prognoz dotyczących globalnego deficytu. Tu oczywiście wsparcie w postaci ukraińskich statków eksportujących, gdzie są informacje o tym, że 5 nowych statków czeka na załadunek w ukraińskich portach, które mają zawet 120 tysięcy ton ukraińskiego złoża, w tym także pszenicy. Również 3 masowce opuściły
przewożąc 127 ton produktów rolnych i rud żelaza. Więc tutaj jest kwestia tego, że oczywiście Ukraina dalej prowadzi tutaj działalność eksportową również w celach zarobkowych. To nie są tylko cele stricte mające zapobiegać globalnemu głodowi, ale także czysto zarobkowa działalność. Takie drobne podkreślenie, bo nie wszyscy na to zwracają uwagę. No i tu z pszenicą właśnie jest kwestia tego, że mamy złe informacje, tak? Mamy tutaj słaby popyt eksportowy na dostawy pszenicy z USA. No i w efekcie tego kontrakty terminowe w USA nam się odrobinę zsunęły. Ceny pszenicy w Europie Północnej są nadal wyższe niż na Morzu Czarnym, zwłaszcza w Rosji, Rumunii i Bułgarii, tak? Więc tutaj nadal mamy tranzyt zboża przez również polskie porty. I utrudnia to oczywiście troszkę eksport polskich z płodów rolnych, niemniej jednak sprawia to oczywiście, że te ceny są odrobinę wyższe. No ale jak widać, jest to sytuacja, która doprowadziła do potężnego spadku. No i w tej chwili powiem szczerze, jeżeli raport globalny nie pokaże nam dalszego wzrostu deficytu, to tutaj raczej nie ma co liczyć, żebyśmy z cenami pszenicy wrócili powyżej 650-700 centów za buszel, więc no, nie jest to w żaden sposób pozytywna informacja. Być może również oczywiście ceny zmieniłyby się pod wpływem dłuższej sytuacji, dłuższych problemów czasowych, czyli tutaj problemów wywołanych m.in. przez El Niño w Azji. Na stronie surowcowe info macie naprawdę sporą dawkę informacji również na temat wody w dzisiejszych aktualnościach. Link oczywiście będzie także w opisie naszego odcinka. Tak więc tutaj no raczej tendencja będzie spadkowa. Jak widzimy, 620 centów jest tutaj mocno solidnym oporem dla tego rynku, który nie był przebity na stałe przez cały wrzesień. Również od końcówki sierpnia tak naprawdę jesteśmy poniżej tego poziomu. Widać, że stał on się z wsparcia, jakim był w połowie sierpnia, tak pomiędzy 14 a 25 sierpnia, stał się w tej chwili oporem. Mieliśmy tylko jedną świeczkę zamkniętą powyżej tego poziomu, która następnego dnia i tak została zepchnięta z powrotem w dół. Z kolei rynek kawy zsunął się do ostatnich dołków i wygląda na to, że testuje te ostatnie dołki. Tu oczywiście moglibyśmy już sobie zaktualizować ten poziom Fibonacciego. Ja go sobie tylko troszkę tutaj bliżej przesunę. Natomiast zostawiam go z premedytacją, ponieważ chcę, żeby było widać, jak wygląda ta aktualna sytuacja na rynku kawy. Gdyż tutaj podniesiono trochę cenę kawy praconą na Wybrzeżu Kości Słoniowej. To jest wzrost o 20%, choć pamiętajmy, że Wybrzeże Kości Słoniowej nie jest głównym producentem kawy. W pierwszych 9 miesiącach tego roku eksport kawy z Wietnamu spadł do 21,6 miliona worków, tych 60-kilogramowych. Za to pojawiła się pewna nowość. Ponieważ po raz pierwszy od wielu tygodni zapasy kawy w magazynach IC przestały spadać. Mamy minimalny wzrost. Tutaj wzrost jest o 1000 worków. W poprzednim sezonie w tym samym czasie mieliśmy spadek o prawie 50 tysięcy. Natomiast oznacza to, że nastąpiła zmiana i zapasy kawy w tym sezonie są o 1,5% wyższe. I teraz tak, pytanie, co się wydarzy dalej. Jeżeli zapasy będą rosły chociażby symbolicznie, to tutaj oczywiście będziemy notować wzrosty, ponieważ warto zwrócić uwagę, że względem poprzedniego sezonu mówimy o bardzo niskiej bazie. Natomiast byłaby to forma odwrócenia trendu na tym rynku, odwrócenia zmiany sytuacji magazynowej, jeżeli chodzi o zapasy kawy, co byłoby oczywiście czynnikiem spychającym nam ceny surowca w dół. Ceny surowca, które, no jak widzimy właśnie w ostatnim czasie, nam znowu zeszły w ostatnich kilku sesjach ubiegłego tygodnia. Pytanie, czy tutaj się zatrzymamy. No oczywiście, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj bardzo silną linię zatrzymania, to jest trzeci dołek. I teraz pytanie, czy ten zakres, w którym tkwimy, tej konsolidacji między 150 a 160 centów, w której tkwimy tak naprawdę przez cały czas od 9 sierpnia aż do tak naprawdę 28 września,
No to czy ten zakres zostanie utrzymany i czy wrócimy do poziomów konsolidacyjnych tutaj i będziemy szli jednak bokiem? No, biorąc pod uwagę informację, wzrost zapasów kawy jest informacją oczywiście negatywną dla surowca, niemniej mamy bardzo niską bazę. Stąd też mamy taką sytuację i tutaj też odrobina szerszej wiedzy, że ze względu na bardzo wysoką bazę w postaci wysokiej inflacji, jakiej doświadczyliśmy w ubiegłym roku w Polsce, w tym roku inflacja nam zmniejsza swoje tempo, tak? Natomiast no, już nawet Twitter oznaczył, że informacja podana przez Narodowy Bank Polski nie jest informacją prawdziwą, że tutaj ceny nie rosną, ponieważ inflacja spadła do plus 8,2%, jednakże to jest rok do roku, tak więc jeżeli rok temu we wrześniu mieliśmy inflację na poziomie 15%, teraz mamy 8%, to mamy w sumie w perspektywie 2 lat plus 23%. I to jest właśnie tak zwany efekt bazy, w tym przypadku akurat wysokiej. No tutaj mamy na kawie bazę zapasów odwrotną, za bazę zapasów mamy niską. Niski poziom zapasów w ubiegłym roku sprawia, że bardzo łatwo, właśnie jak widać, niewielka zmiana doprowadziła do tego, że jesteśmy 1,5% powyżej zapasów w ubiegłym roku. Jeżeli byłby to trend wzrostowy, byłoby super, ale on nie jest trendem wzrostowym, ponieważ nadal te zapasy są bardzo, bardzo niskie. Więc tutaj myślę, że jest jeszcze potencjał na to, żebyśmy faktycznie zaobserwowali, czy można się tutaj odbić i złapać sobie jakiegoś małego weekendowego, znaczy tygodniowego trade'a na zasadzie odbicia konsolidacyjnego wzrostu w stronę 154-155 centów za funt kawy. Z kolei na rynku kakao ceny nam się utrzymują, obecnie są, tworzą ciekawą sytuację w kontekście oczywiście Inside Buya, który tutaj już nam figuruje w tej chwili już trzecią sesję z rzędu, tak? Myślę, że widzimy bardzo wyraźnie, tak, że wszystko jest wewnątrz Inside Buya z oporem solidnym, okrągłym poziomem na poziomie 3500. Mamy tutaj podwyżkę cen płaconym rolnikom na wybrzeżu Kości Słoniowej, więc tutaj podwyżka była ponad 10%. W wybrzeże Kości Słoniowej spodziewa się w tym roku, w tym sezonie spadku około 20% produkcji kakao ze względu właśnie na kiepskie warunki pogodowe, więc tutaj są czynniki na to, żeby wyjście z tego Inside Buya, to techniczne wyjście było wyjściem w górę z perspektywą spokojnie 150-200 dolarów na wiost, na wjazd w górę. Natomiast z drugiej strony Cocoa and Forest Initiative, współpracująca tutaj z ONZ-em organizacja, wrzuciła raport, z którego wynika, że wylesianie na wybrzeżu Kości Słoniowej wzrosło w ubiegłym roku, po kilku latach spadku, z 26 tysięcy hektarów wylesiania w 2021 roku do 62 tysięcy hektarów wylesionych w ubiegłym roku, co oczywiście stawia pod znakiem zapytania zobowiązania, jakie będzie nakładała Unia Europejska na producentów, żeby udowadniali, że ich produkcja, a nie ich produkty, nie, czy też półprodukty nie pochodzą z terenów wylesionych, jeśli dobrze pamiętam, po 2020 roku. Na wybrzeżu Kości Słoniowej około nawet do 30% kakao jest uprawianych na nielegalnych farmach w lasach chronionych, zlokalizowanych, gdzie pracuje 1,3 miliona ludzi, w tym wiele dzieci, co też jest dużym problemem, że dzieci są, praca dzieci jest wykorzystywana do pracy na farmach kakaowców. Tak jak mówię, wyjście techniczne górą, biorąc pod uwagę te informacje, które też będą nam podbijać cenę, ponieważ tutaj w postaci kontraktów kakao będzie brane pod uwagę raczej, Stany jeszcze tego nie mają, ale byłoby to logiczne, żeby tutaj brać pod uwagę kakao dostępne tylko właśnie z plantacji, które nie są w żaden sposób tutaj dotykane przez wylesianie, tak? Nie są, nie powstały na skutek wylesiania krajów tutaj Afryki Zachodniej. Ropa naftowa nam się otworzyła odrobinkę niżej, tak? Tu przede wszystkim myślę, że
istotne dla ropy naftowej jest to, że w tym tygodniu mamy spotkanie ministrów OPEC+, 4 października. Co prawda wszyscy mówią, że nie będzie żadnych zmian, natomiast jest możliwe, że tak wysokie ceny surowca pozwolą na obniżenie tego dobrowolnego ograniczenia produkcji przez Arabię Saudyjską. Czy będzie to 100, czy będzie to 200, czy będzie to 300 tysięcy baryłek dziennie, tego nie wiadomo i nie wiadomo, czy będzie to miało miejsce od 1 listopada. Więc jest tutaj spora szansa, wtedy oczywiście mamy potencjał prospadkowy dla cen. Niemniej jednak sekretarz generalny OPEC stwierdził, że uważa popyt na ropę w tym roku jako równie odporny jak w zeszłym roku. Mamy tutaj też informację o tym, że ruszy eksploatacja rurociągu ropy naftowej z Iraku, przywracając około 0,5% podaży na rynek globalny. Zapasy w Szanghaju wzrosły nam o 40% do ponad 5 milionów baryłek, niemniej jednak mamy teraz cały tydzień święta w Chinach, tak więc tutaj chińskie rynki będą zamknięte. Aktywnych odwiertów naftowych w USA mamy 502 punkty, to jest w ciągu tygodnia spadek o 5 aktywnych punktów. Osobiście uważam, że te ceny ropy naftowej w tej chwili myślę, że mają pewien potencjał, żeby wrócić do tych poziomów 95 i więcej, natomiast myślę, że rynek będzie teraz troszkę oczekiwał. Jest co prawda tutaj więcej informacji po piątkowych odczytach PCE w Stanach Zjednoczonych, że być może już nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych przez Fed, co powinno przekładać się nam pozytywnie na zapotrzebowanie na ropę naftową i zacząć osłabiać dolara, więc tutaj gdybyśmy w tę stronę poszli, to byłby to naprawdę czynnik, który mógłby nam pchnąć te ceny nawet w stronę 98 i więcej. Natomiast dopóki nie zacznie się ten ruch spadkowy na dolarze i to będzie on relatywnie, powiedzmy, silny czy też jednoznaczny, no to jeszcze może być troszkę za wcześnie na tego typu deklaracje. Ale co tutaj nam się stworzyło, to to, że mamy 92 dolary, które wyglądają nam jako bardzo solidne, lokalne wsparcie. O, w tym właśnie miejscu, tak? Myślę, że widzicie, co się tutaj wydarzyło. 12, 13 i 14 września. Tutaj prawie 92 dolary, tak? 21 września, tutaj później 26 września. No i dzień dzisiejszy też dołek był na 92.00. Tak więc tutaj wydaje mi się, że ten poziom 92 jest w tym momencie wystarczająco solidnym wsparciem. O, to segment chciałem tutaj narysować. Więc myślę, że nawet tutaj 95 w tej chwili można sobie spokojnie ściągnąć. Byłby to segment, który był tutaj przez chwilę dla nas istotny. Teraz segmentem wspierającym jest 92 dolary. Dzisiaj się ładnie od niego odbiliśmy. Ponad dolar już jest do przodu, więc no, perspektywa raczej jest według mnie pozytywna. Z kolei rynek gazu nam się zatrzymuje i odbija się nam tutaj od trójki, natomiast wygląda na to, że nie jest to aż tak mocne odbicie, jak mieliśmy tutaj w sierpniu, tak? Czyli ten bardzo duży wzrost, bardzo duży spadek. W tej chwili uważam, że ta trójka to jest, no, no jest tym oporem. No tutaj nie mogę tego powiedzieć, że nie jest tym oporem. Natomiast tak, no mamy bardzo dobre poziomy zapasów USA. Mamy tutaj rosnące ceny spotowe w Azji, więc tutaj wzrost ponad 7%. Listopadowe dostawy po 15 dolarów. Prognozowany popyt wraz z eksportem na ten tydzień 94,8 miliarda, w przyszłym tygodniu 95,8. Rekordowy eksport do Meksyku, wspomniane już 7,2 miliarda i będzie on mógł jeszcze wzrosnąć, kiedy New Fortress Energy zacznie eksploatować zakład eksportujący skroplony gaz ziemny Altamira. Wrześniowa podaż 102,1, przepływ do LN do terminali eksportowych 12,6, amerykańskich odwiertów gazowych w ciągu tygodnia mamy minus 2, czyli 116 aktywnych punktów USA nam zostało. Tak więc nie ma tutaj, mimo że jesteśmy już przy trójce, to jeszcze nie ma tego ruchu jakiegoś tutaj ambicjonalnego ze strony wydobywców gazu ziemnego, żeby podnosić. I powiem szczerze, przy tym poziomie nawet nie wiem,
co prognozować. Jak dla mnie ta cena jest za niska nadal, natomiast jest widać, że mamy solidne 3 dolary, więc tutaj może się okazać, że jeszcze to nie jest ten moment, żeby tutaj nie zakładać jakieś korekty. Więc pozostawiam to każdemu do samodzielnej oceny, ponieważ no ja najzwyczajniej w świecie tego tutaj po prostu nie widzę. Złoto nam się zsuwa i to jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta sesja z rzędu i to jest oczywiście pod kątem siły dolara. Natomiast zakończenie dominacji dolara tutaj na rynkach, tak tego umacniania się dolara, ma szansę oczywiście nam to złoto przebić, tak? Oczywiście nie mówię tu o tym, że dolar straci swoją pozycję też jakoś szybko jako główna waluta świata, natomiast chodzi mi o dominację w kontekście wzrostów na rynkach. Citi podało, że złoto utrzymuje się powyżej 1900 dolarów przez rekordową liczbę sesji handlowych w tym roku, natomiast na ich oko w przyszłym roku będziemy mieli 2000 dolarów, jeżeli chodzi nam o wyceny złota. Jeśli zaś chodzi oczywiście o kontekst stóp procentowych, mamy w tej chwili, jak widać, utrzymanie stóp procentowych pewne przez 71% uczestników rynku. Mieliśmy tutaj, to jest 30 września, mamy tutaj spadek o 10 punktów procentowych względem poprzedniego tygodnia, względem też końcówki ubiegłego tygodnia. I rośnie nam lista osób, które uważają, że będzie tutaj wzrost, podwyżka stóp procentowych podczas najbliższego posiedzenia 1 listopada. Osobiście uważam, że aż tak ostro nie będzie, jednak to PCE powinno nam troszkę tutaj zmienić charakter tych prognoz i prawdopodobnie będziemy w tym tygodniu obserwować wzrost osób uważających, że będzie utrzymanie stóp procentowych, a spadek tych, którzy uważają, że ten rynek nam jeszcze podbije. Natomiast czy to już jest ten moment, żebyśmy uznali, że jest to koniec tych spadków? No powiem szczerze, że nie. Dla mnie ten rynek się zsuwa bardzo mocno. Będzie konieczna jakaś korekta. Być może to zejście będzie w taką typową V-kę. Nie wiem, czym powinienem to prognozować w taki sposób, natomiast myślę, że mogę zaryzykować. Nie umiem stwierdzić, czy zejdziemy do 1800, czy nie. To jest dla mnie troszkę za wcześnie. Natomiast tak właśnie linię sobie narysujemy, tak, że możemy jeszcze jednak zsunąć się w stronę 1800 i później mieć mocną fałeczkę, tak, znaczek producenta samochodów, obuwia i tego typu ruch miałby szansę, biorąc pod uwagę, jak łatwo otworzyliśmy się poniżej 1850 i tak naprawdę nie było żadnego ataku w tę stronę. Tak więc tutaj nie jest to jakoś bardzo dobra informacja, natomiast no innej nie mam, tak więc tutaj jeszcze to złoto uważam, że może dalej się sunąć. Nie jest to wcale pewne, jest to z dużym znakiem zapytania i to powinien być jeszcze w kolorze czerwonym. Natomiast ze względu właśnie na... Dobra, damy go w jakimś takim różowym kolorze, żeby było wiadomo, że chodzi bliżej czerwonego niż jakiegokolwiek innego. I to jest pytanie właśnie dla mnie, bo też tutaj nie widzę, tak? Dla mnie to złoto też zsuwa się zbyt mocno na aktualną sytuację na rynku. Natomiast jeśli miałbym szukać, no to tutaj wsparciem jest wspomniany już przedział w okolicach 1800, a tutaj wzniesienie FIBO 68, czyli 1788. Wiem, że to jest sporo niżej, ale tak to dla mnie mniej więcej się rysuje, tak? Czy w którym momencie w tej przestrzeni się zatrzymamy? Powiem szczerze, że nie wiem, natomiast jeżeli zejdziemy poniżej 1810, to rośnie prawdopodobieństwo, że 1800 zostanie chociażby dotknięte. Dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym. Zapraszam na jutrzejszy surowcowy insight. Też jest link w opisie materiału. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, udostępniajcie materiał dalej i życzę powodzenia na rynkach w tym tygodniu.